Znajdujemy się przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łąkocinach, przed tablicą pamiątkową tym, którzy oddali życie za niepodległość Polski. Zapraszam do odśpiewania roty. Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i pył krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Wszystkich Wielkopolan 27 grudnia. Wielu mieszkańców tej ziemi, gminy Ostrów Wielkopolski, stanęło do walki w powstaniu wielkopolskim. Wśród tych powstańców też był mój dziadek, który pochodzi gdzieś tam z terenu Górzna, też gmina Ostrów Wielkopolski. Tak nie znałem dziadka, bo miałem ponad rok, gdy zmarł, a trochę się nawojował, bo i w I wojnie światowej, i w powstaniu wielkopolskim, i potem w wojnie polsko-bolszewickiej. Tak naprawdę dzisiaj ma na pomniku tylko tabliczkę z Instytutu Pamięci Narodowej, że był, uczestniczył w walkach o wolność i niepodległość Polski. 16 lutego został podpisany pokój, ale tak naprawdę jeszcze gdzieś te potyczki trwały. Powinniśmy być dumni z tego zwycięstwa. Powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Wielkopolanami i każdemu nowemu pokoleniu przekazywać informacje o tym zwycięstwie i cieszyć się z niego. Bo oczywiście to nie było jedno powstanie zwycięskie. Było jeszcze inne. Może mniejsze rangi. Ale to było ważne dlatego, ponieważ my jako Wielkopolanie przysłużyliśmy się do tego, że Wielkopolska została włączona do Polski, a takie elementy, jak chociażby to, że zdobyto lotnisko na Ławicy, że później żołnierze powstańczy zasilali szeregi bardzo mocno, jeśli chodzi o wojnę polsko-bolszewicką, to już inne zagadnienia, bardzo ważne. Natomiast dla nas jest istotny ten fakt, że my tu dzisiaj się spotykamy i jesteśmy razem. Skąd to wiemy? Z różnych źródeł. Do niedawna jednym z takich jedynych źródeł, z których gdzieś tam czerpaliśmy informacje, była tablica na cmentarzu w Jankowie Zaleśnym, na której widnieje kilka nazwisk, między innymi dwa, przy których jest nazwa Łąkociny. Tutaj myślę o Janie Lisiku oraz o Józefie Jakubczaku. Natomiast tych nazwisk jest dużo więcej i coraz więcej jest różnego rodzaju opracowań. Ja tutaj przyniosłem jedno z nich, to jest rocznik genealogiczny, rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego z 2008 roku, w którym to są opisane różnego rodzaju biografie właśnie tych zwykłych ludzi, tych, którzy, jak to już wielokrotnie zostało podkreślone, nie bali się
nie powiedzieli nie, boję się, tylko walczymy o wolność. Pierwsza wzmianka, pierwsze wzmiankowane informacje o Łukocinach to jest rok 1403. Jak łatwo sobie wyliczyć, w roku 2023 mija 620 lat od momentu tej pierwszej wzmianki o Łukocinach. Zapraszamy panią Barbarę. Chcemy pani życzyć siły do dalszych działań, zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, wszystkiego co najlepsze. Materiały. Ojciec Rafała Schuberta, który wspominał już swojego ojca, razem ze mną zbierał wiadomości po wsi, chodził, jeździł, sprawdzaliśmy w domach, po prostu w domach, co kto pamięta, kto był powstańcem wielkopolskim. Dlaczego to było takie ważne? Ponieważ mój ojciec był powstańcem wielkopolskim. Walczył w powstaniu, jest oznaczony wszystkimi krzyżami. Leży co prawda w Lesznie na cmentarzu, ale na pomniku ma krzyż powstańczy. Jest też wymieniany w książkach. Darku, może ci sprezentuję. Ponieważ brał udział również w walkach nad Bzurą, gdzie został ranny. Dni 1918 roku były okresem radosnego entuzjazmu. Wszyscy Polacy cieszyli się z odrodzenia niepodległego państwa. Powstawały władze polskie i formowały się oddziały Wojska Polskiego. Na fronty budynków państwowych wracały orły białe i barwy narodowe. Działo się tak w prawie całym byłym Królestwie Polskim, w zachodniej Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. Pozostałe ziemie polskie, Śląsk, Wielkopolska i Pomorze, miały poczuć smak wolności dopiero w następnych latach. Wracali z frontów żołnierze. Politycy radzili, schyleni nad mapami. Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność? Nagle, jak chmura złotych ptaków, kto podaruje nam prawo do domu naszego i ziemi? Czy zerwi się gniew buntowniczy? Czy wszystko w sercach wygasło? Kto o swą wolność nie walczy, ten widać nie jest jej wart. Starszym ojcu, naszym szlakiem, przez krew idziemy w jutra wschody. Z dawną pieśnią, dawnym znakiem, na śmiertelne idziemy gody. Bez krwi naszej życie wzięła, ta co jeszcze nie zginęła.